cause we're brothers first. Cause we're peeping through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Siemandero, mamy sobotę, ostatni dzień nadawania z kombinatu Parczewskiego. No tak się zastanawiam, czytając komentarze, co wy mi tu piszecie o tym, że połamie łapami. No i teraz, że dopiero widzę rzeczywiście, przecież ja kurwa to zrobiłem źle. W ogóle nie zwróciłem uwagi na to, że tutaj łapy się podnoszą. A to jest w takim właśnie, a nie innym miejscu. I one się chyba podnoszą naprawdę wysoko. A mi tu zostało co? 8 cm i nijak z tego uciec. Trzeba będzie coś przekombinować. No ale jeszcze zobaczymy. Odpalę. Odpalmy. I podnieśmy. I owczajmy. O kurwa, krzyż mój. No to byłby maks, ale to nie jest nisko jakoś, co? Pójdzie jeszcze dużo wyżej? Tutaj już dużo wyżej by nie poszło. Tutaj jeszcze centymetr niby do ruszenia. No bo teraz tak, żeby to coś przestawić, to się da szybko, no wystarczy te dwie śrubki tam odkręcić, wywiercić w nowym miejscu i będzie git dać. No nagrywanie mi się przestało. Tutaj trzeba byłoby dać na podszybiu, czyli troszkę będzie trzeba przyrobić, ale na razie zostanie tak. No nie podnosi całkiem nisko też. Mój błąd. Za szybko chciałem chyba. No dobra, trzeba się będzie przygotowywać pomału do oprysków. Tu jeszcze mi nie potrzeba, żeby to chodziło. No dobra, szykujemy zaraz. Jeszcze jest za wcześnie, jeszcze jest za rano, jeszcze jest mróz na tym. No ale zanim skończę, to i mrozu nie będzie. Rozpocząć i tak trzeba od zrzutu glikolu. Nie za wiele. No tak się wydaje, że to tak szybko chopsił wszystko. Przed chwilą dopiero wyciągnąłem do studnie głębinówkę wąż. Musiałem pojechać kupić o-ring, bo się zapodział. I jestem z powrotem, przepuściłem, ta brudna woda wyleciała. No i w sumie można dopiero podjeżdżać i zacząć coś próbować. Ale przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz. Tam jest ta rzecz teraz. O, tu. Zaraz wam pokażę. Muszę to zrobić najpierw. Ojojoj. A żeby to zrobić, to muszę odpalić. Ma. Trzeba dwoma rękoma teraz, kurwa.
ale przynajmniej płynnie ta hydraulika chodzi. Zobaczcie jaka kombinacja alpejska. Jeszcze muszę opuścić, tak żeby był dostęp dobry z ziemi. Dobra, starczy. W sumie to mogę gasić. Ostatnim pryskaniem. O. Musiała wylecieć mi ten stworzeń. Musiał mi wylecieć. Coś sobie przypominam jak przez Google, ale jakoś nie tak. To chyba w nadziei było. Gdzieś pewnie zaryłem, wyrwało. Wsadziłem się w okręt i dopryskałem. A, ale teraz już by pasowało. Chyba coś bardziej profesjonalnego. No jako to śruba, jakaś taka dziesiątka, długa dziesiątka. Idę szukać. Dobra, nalejemy wody troszkę. Brudna leci. Ja tą pompę zruszyłem, wiem, w tej studni i musiało tam nabić. Cholera. Takiego mułu trochę. Ale widzę coraz lepiej, coraz lepiej. Może nie będzie źle. Nie będę dużo lał ze 100 litrów. 100, może 200. Pojedziemy, otworzę lance i zobaczymy jak pryska. Wtedy dopiero wrócę, już się ustawię w stronę wyjazdu. I tego. Będziemy robić już oprysk. Przygotowywać. No już coraz lepiej chyba. To i tak pójdzie do spuszczenia na szczęście. No, pojawiły się pierwsze niekonsekwencje. Ten wąż jest strzelony. Ten też właśnie, kurwa, jest nienapięty i mnie to dziwi i zastanawia i wkurza już. Zaraz go prześledzimy. A, no jak ma być napięty, jak to jest ten sam wąż? O! Był wystrzał. Jest dziura, palec wchodzi. Tak więc wykręcam go odtąd dotąd i jadę kupić nowy. Na reszcie jest niby ciśnienie. Tutaj coś chciało, ale przestało, ale zobaczcie. Nie wyszło. Też nie wyszło. O. Syfilis. Trzeba będzie czyścić. Tak więc składam, jadę na podwórko. Jadę po węża i jeszcze jedna próba. Po czyszczeniu. Minęła 12, robię drugą próbę i powiem wam, że zacząłem się już stresować, bo jest kurczę, jutro o 4 rano wyjeżdżam. Ja jeszcze opryskiwacza nie mam gotowego, a trzeba opryskać. Założony wąż. Nowy. Zaraz będziemy testować. Drugi raz. Muszę poprzepychać jeszcze wszystkie te, ale to już na polu. Rozłożę, przejdę, zdejmę i ten. I wtedy zrobimy próbę. Mam nadzieję, że już teraz pójdzie. Ten wąż nie strzelił z mrozu. On musiał strzelić ze starości albo cholera wie, bo był strzelony na górze. Woda jak z nim została, to jak została na dole, tam powinien strzelić od rozszerzenia lodu, a to nie było od tego. No tak czy siak... Zaraz próbujemy jeszcze raz. Zobaczymy jaka woda leci tym razem. Dalej nie za ciekawie to wygląda. Niestety. Mamy to! Godzina 12:40. Właśnie zalewam
się już pod oprysk. Mam do opryskania 5 hektarów rzepaku, poprawkę jednoliścienne po nawałnicach, gdzie pszenica się obsypała i błąd zrobiłem, trzeba było tą pszenicę stależować dwa razy, później zostawić na główny plon i dupy sobie nie zawracać, a ja wywaliłem pieniędzy na sianie rzepaku, wywaliłem pieniędzy na opryski w tą pszenicę, a i tak czasy niespokojne. Byłaby pszeniczka tanim kosztem i tyle. No, jaki mam oprysk na to? Chyba to. Czy to nie to? Ja już kurwa teraz nie wiem. Lablador. Chyba Lablador jest na rzepak, nie? Środek przeznaczony do stosowania. Rzepak ozimy do 2 litrów na hektar, 5 hektarów 10 litrów, 10 litrów mam dawkę, dajemy maksymalną, także zalewam. Jeszcze chwilę, bo tutaj jest przechylony, widzę w dół, pokazuje 1100, ale jakby to wyprostować, to by poziom spadł i by nie było 1000 pewnie, tak więc trochę jeszcze przeleję. No i mam zamiar siemień dobrze wypryskać. Na pewno mijaka to tam nie zrobię. To zapomnijcie o tym. Wrócę i porównamy efekt. Czy coś ten oprysk dał. Mamy teraz ostatni dzień, był przymrozków. Świeci słońce. Mam nadzieję, że wchłonie się w to roślinę i zacznie tam stresować, działać i upodlać. I padnie w końcu całkiem. Rzepak już gdzieś tam przekryje. No taki jest plan. Myślę, że to się powinno udać, ale różnie bywa. Dawkę dlatego też dałem mocniejszą, żeby na pewno tą roślinę poraziło. Dobra, jesteśmy. Będziemy zaczynać. Chyba trójką. Poustawiać się. Dobra, praktycznie pole skończyłem. Pomyślałem tylko, że dobrze idzie. Obiadu nie jadłem. I już tak, zrobiłem poprzeczniaka, wszystko całe pole, jeszcze tylko tutaj poprzeczniaka miałem dojechać sobie, nie? I chuj. Ja pierdzielę, nawet nie wiem kiedy to się stało. No musiało przed chwilą, bo jeszcze tam się odwracałem. Odwróciłem się do komputera, żeby pompę załączyć, bo na odjechanej, na wyłączonej pompie jechałem tym samym śladem, bo musiałem tutaj wrócić, żeby poprzeczniaka z je robić. I odwracam się do tyłu, kurwa, ja ramię ciągnę. Ja cię kręcę. Ale takie myśli mi nachodziły. Przydałby mi się nowy opryskiwacz. I masz, kurwa, teraz, dziadu. Zbieraj pieniądze. Jak to teraz, kurwa, zabrać stąd? Zaraz, to jest główne ramię i na głównym ramie się złamało. I tu było spawane. Teraz widzę pod tą naklejką, a tu jest naspawane. On był łączony i to przegniło. Cienka blaszka troszkę. Powiem wam, kurwa, z czym się zajmę, nie? To jakoś tak idzie.
A gospodarka ni chuja. No to już było połamane, no i teraz nardzewiało, nardzewiało i poszło. I albo teraz trzeba byłoby znowu regenerować, czyli obciąć. No, czyli mam opryskiwać do sprzedania, jakby ktoś chciał. Teraz muszę to jakoś jeszcze zawinąć, żebym ja do domu wrócił. To jest ciężkie, kurwa. Idę, spróbuję podnieść. Nie no, kurwa. Udało mi się naciągnąć. Tyle. Teraz, kurwa, się zastanawiam, czy by pasem jakimś tutaj nie chwycić i tu. Ja bym to jeszcze złożył. Coś czuję. Załóżmy, że to ramię, to mogę już złożyć. Tylko boję się, że mi się oberwie całkiem. Bo się trzyma na dzyndzelku już tylko. 2 centymetry, centymetr. Muszę dzwonić po pas. I ja to jeszcze złożę i wrócę. Oprysk wszędzie wylać, przelać. I się głowić teraz, skąd wziąć kasę na nowy opryskiwacz. Jedzie kolega z pasem. Nie mam jak wrócić do domu teraz nawet. Ale tak, jest plan taki, że to ramię składa się w tą stronę i się zakłada tutaj. No to, to byłoby dobrze. Trzeba będzie pas założyć od tej belki górą do tej belki, żeby trzymał ten dół. No i załóżmy, że ja bym podtrzymywał, czy ktoś by podtrzymywał, a drugi hydrauliką by składał. Ja myślę, że to się złoży. I jakoś tak wróci. Nie wiem teraz, co z tym opryskiwaczem, kurwa. Znaczy, no co, kurwa, toż to by się wyspawało, jakby się chciało. Ale mi by się przydał jakiś lepszy ten opryskiwacz już. Nie wiem. I teraz, no tutaj praktycznie to opryskane, można powiedzieć. Może jakieś takie będą trójkąty, gdzie robiłem zakręty. No to tam pies trącał. To jest najgorsze pole z tym opryskiem. Także przynajmniej tyle. Ale mam pół zbiornika jeszcze tego. Tam jeszcze miałem takie, no dużo mniej było tych jednoliściennych, ale też były. No jak nie opryskam, to będzie lipa. Jutro wyjazd. W sumie to za 8 godzin, o 4 rano. Za 12 godzin. Idę tam tą karpę, chociaż ściągnę za ten czas. Nie ma co stać. Jestem przy tej karpie. Zobaczcie to. Mówię, myślę sobie, co to jest. A to było bliskie spotkanie bizona z karpą. Jak to się stało? Przecież tej karpy tutaj nie było. Nie mam pojęcia. Nie ma co płakać. Dopryskuję jednolancą. Ale dopryskam. Nie dużo zostało, żeby to zmarnować. 4 rano trzeba jechać. Dobra, w jedną stronę zrobiłem, teraz powrotnie i będzie cały poprzecznik opryskany. Zaraz jadę jeszcze na ten drugie pole, jedną lancą będę pryskał. Chuj. Słuchajcie, udało mi się właśnie wypryskać drugie pole, jedną lancą. I zostało mi jeszcze jedno i chyba ryzykuję, jadę. Tą rozkładam i jeżdżę gęściej, może trochę rozjeżdżę kołami, ale na pewno mi nie przerośnie pszenica. Myślę, że to jest bardziej wskazane w tej chwili. Co mogę zrobić? Nic więcej. Tutaj się trzyma, jest spięte pasem, podwiązane. Więcej nic nie jestem w stanie zrobić. Rozkładam tylko jedną stronę i cisnę.
Jestem na miejscu, udało się. Prawie się udało wszystko zrobić. Nie udało się jedynie dopryskać do końca, bo oczywiście wystrzelił mi jeszcze wąż do tego wszystkiego. Z 50 litrów poszło w cholerę. I 50 metrów zostało niedopryskane. Nie wiem. Dobrze, że ja już dzisiaj wyjeżdżam. Tego stawiam tak jak stoi. Silnik chodzi dobrze na szczęście. W Ostrówku chyba. No i tyle. Trzeba się zastanawiać, co dalej. Wóz albo przewóz jakiś musi być. Mam czas, 3-4 tygodnie, wyjeżdżam, to się akurat zastanowię. Trzymajcie się, do następnego.